będziemy propagować polską historię, nie tylko tutaj u nas, dla mojego pokolenia, które po prostu jakoś nie miało możliwości również w pewnych sytuacjach po 1945 roku dociekać naszej historii takiej, jaką ona by się wydawała. Z innej strony, wobec tego razem z żoną uczę się tej historii, tutaj a żona po prostu pisze książkę na drugą zresztą o Polsce dla japońskiego wydawcy, w której chcę przedstawić właśnie naszą polską historię od najazdu Tatarów, jak to się uda, czy się uda, wierzę, że się uda na pewno. I moja żona jest zafascynowana polską historią, może sama nie chce powiedzieć na ten temat, bo ja się zawsze ją przegaduję i nagaduję. Proszę Państwa, przez cały rok kiedyś mówiłem i żona bardzo mało mówiła, kiedy się okazało, że ja w jakimś czasie nieinteligentnie, bo taki długi okres czasu mi zajęło, żeby zrozumieć, że ona nie rozumie tego, co ja do trzeciej w nocy mówię, o Polsce zapytałem, słuchaj, czy ty rozumiałaś, co ja do ciebie mówiłem w Spatifie, przy tym śledziku? Nie, nie rozumiałam, ale ja czułam. No i wpadłem. Proszę bardzo, może powiesz coś o naszej współpracy. No zazdrościmy, jak tutaj widzimy te filmy, rzeczywiście, które są Państwu prezentowane, zazdrościmy strasznie tego zespołu ludzi, bo ja przy następnym filmie, który będziemy robić, prawda, to chyba, że nie muszę tej lampy jeszcze dorobić, musi trzymać ten boom i jeszcze drugą kamerę i tak dalej. To po prostu jest nasz zespół, nasz związek filmowy, association dwuosobowy. No właściwie to jedna osobowa firma filmowa, bo operatora do scenariusza, do reżyserii, wszystko jest wnętrza, bo mąż nie może angażować profesjonalną aktorkę, no to po prostu ja trzeba po prostu występować i mówić po polsku z błędami, bardzo za to przepraszam i rzeczywiście dziękuję za to oglądanie naprawdę, bo dla Państwa ta historia jest zupełnie nic nowego, tylko dla moich czytelników to jest konkretnie nowy i bardzo egzotyczne zagadnienie, więc dziękuję bardzo. Jeśli Państwo mają jakieś do nas pytania, nie wiem, żeby nie przedłużać prawdopodobieństwa, no, to proszę bardzo, może się nie krępować. Staropolanka właściwie to już ma pseudonim z Rychosława. Do tego dojdzie. Rycho i Sława, prawda? Ale co ja mam powiedzieć o żonie? Pan by chciał wszystko wiedzieć o żonie? No nic nie wiem. Żona miała stypendium teatralne w takim okresie naszej historii polskiej, że... Proszę? Tak, to otrzymała z jednego z ostatnich uniwersytetów stypendium, jednego z najlepszych do Polski, żeby studiować teatr. A ponieważ ja grałem wtedy w teatrze studio Józefa Szajn, mojego ukochanego dyrektora, przyszła na pewne przedstawienie z blondynem, a wyszła z kursy samuraja. Tak można byłoby skrócić, a wszystko było przez kremówkę, o której żona mówi w innym filmie z facetkiem po Krakowie, który to nasz Jan Paweł II lubił te kremówki, bo ja wtedy kupiłem w bufecie w teatrze studio kremówkę. A żona była tak zajęta jedzeniem tego trudnego ciastka, prawda, to ja mogłem wtedy nawijać i opowiadać i jakoś może tak zaczepić i się wślizgnąć w mózg, prawda, czy w serce później po jakimś czasie, co nie było takie łatwe. Może jeszcze, jeżeli można, niech Pan przypomni swoje role. Opuściliśmy przygodowo, że tak powiem, kraj w 1989 roku. Przedtem robiliśmy też tłumaczenie dla naszego zespołu pantomimy Henryka Tomaszewskiego do programu. Później współpracowaliśmy również z Tadeuszem Kantorem, który też tam jakieś takie prosił rzeczy telewizji japońskiej.
Tak, i później wyjechaliśmy do Australii z Polski i tak to się jakby życie potoczyło dosyć kolorowo i czasami trudno i właściwie jeśli można to podsumować, to jesteśmy szczęśliwi, że możemy robić to, co lubimy. Teraz, kiedy jesteśmy na emeryturze, to po prostu naszym zajęciem będzie chyba raczej propagowanie historii polskiej, bo tutaj mamy skarbnicę dużą i niełatwą do obróbki, a właściwie powiedzmy sobie, społeczeństwo japońskie, Japończycy nie dużo wiedzą, a są zaciekawieni, mam wrażenie. Ona podpowiada może, ciągle muszę budować i motywować, prawda, że może tak, dlatego my jesteśmy zainteresowani kulturą japońską. Oczywiście, no nie wszyscy, prawda, bo 80-90% nie, ale prawda, są te niszowe grupy ludzi, którzy po prostu się interesują tym i dla nich po prostu warto to robić, prawda. To by było może. Dlaczego wyjechałem z Australii? Wyjechaliśmy z Australii, bo wie pan, lubimy kolory, akurat to się tak ułożyło życiowo. Byłem wychowany na impresjonizmie i jak zobaczyliśmy kiedyś film Australii, Bicentennial, jak święcono, celebrowano 200-lecie Australii, pomyślałem, tyle kolorowych ludzi tam chodzi, a tutaj trochę było szaro, co pan sam przyzna, prawda, trochę za szaro. No i ja wychowany na impresjonistach, lubię kolor, do niesamowitości bym powiedział. I akurat tak się potoczyło i życie osobiste, i żona, która mieszkała 5 lat, po prostu w tym momencie, żeśmy pojechali, prawda, i żeby dalej naszą przygodę życiową prowadzić, która okazała się dosyć, mam nadzieję, twórczą, bo udało mi się napisać, może tego nie zrobił w kraju, 4 książki, szczególnie dla instruktorów teatralnych i tych, którzy chcą prowadzić zespoły i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I z tego się bardzo cieszę, że ona jest moją muzą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i zapraszamy do rozmowy, ale już bezpośrednio przy kawie i herbacie. Jeszcze tylko puszczę symboliczny, ponieważ nagradzaliśmy też dzieła związane ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie i tu jeden z teledysków zrobiony przez Polaka, który jest w Stanach Zjednoczonych, kilkanaście też lat temu wyjechał i właśnie zrobił taki piękny film w kilku Stanach Zjednoczonych. W międzyczasie jeszcze też powiem, że jest jeden z laureatów naszego festiwalu poprzedniego, Eugeniusz Julin Starki po angielsku, a Eugeniusz Starki po polsku, który robi wspaniałe filmy o pierwszych Polakach, osadnikach w Stanach Zjednoczonych i o Powstaniu Warszawskim, korespondent w Brian, to jest słynny ten film, który też zrobił, ale o nim będziemy się po uroczystościach właśnie wręczania nagród mogli jeszcze ewentualnie fragmenty pokazywać. Jeszcze tylko dodam, że jest autorka filmu Dona, który tu oglądaliśmy, niestety pani Grychowek nie zdążyła na ten film, ale właśnie po tym filmie, ponieważ on opisuje taką sytuację, w której Polka, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych, wróciła do Anglii, tak? I wróciła ze swoim mężem i tutaj kupili takie na Podlasiu wspaniałe gospodarstwo i namawiałem właśnie pana Andrzeja, żeby również państwo taką farmę jakoś w Polsce kupili i co najmniej pół roku w Polsce spędzali. A teraz zapraszamy serdecznie na kawę, herbatę, ciasteczka. Oczywiście po uroczystościach wręczenia nagród będzie również poczęstunek, także na który też państwa serdecznie zapraszam. I robimy teraz przerwę do godziny 17.00.